Teraz my będziemy oglądać najfajniejsze podróbki z Poppy Playtime. No a żeby ten niebieski stał twoim kumplem, klikaj subskrypcję i zostawi łapkę. Dobra, i to jest numer 10. I dzisiaj my będziemy próbować zgadnąć po prostu postaci z Poppy Playtime lub z kolorowych lub z FNAF, więc będzie trochę trudno. I tak, to jest numer 10 i dawajcie zobaczymy, kogo nam tutaj zrobią z tej 3D animacji. Słuchajcie, to jest bardzo mocne. Na razie mi nic nie daje to. Dawajcie zobaczymy, kto z was w ogóle jest najlepszy i najbardziej kumaty w tych postaciach, więc w komentarzach piszcie każdą postać, którą zgadujecie szybciej aniż ja. Tak, to jest jakiś dinozaur. Jakiś dinozaur, słuchajcie, na razie mi nic nie daje to. Nie no, w sumie... Aha! No już teraz to jest podobny na pomarańczowego, chyba mi się wydaje, co nie? Zaraz jeszcze zobaczymy tutaj, może jeszcze coś w środku. O, no właśnie. Tak. I może jakieś oczy. To chyba jest pomarańczowy, co nie? Napiszcie w komentarzach, jeżeli też tak myślicie, bo ja jeszcze nie wiem. Tak, to jest pomarańczowy na 100%. Dobra, i zaraz lecimy z 9. Zaraz zobaczymy kolejną postać. Tak, to był na pewno pomarańczowy, super. No, bardzo podobny w sumie jest. No to będzie, słuchajcie, będzie trudne chyba. Tak, lecimy dalej. O Boże. O Boże, co to w ogóle jest? To jakiś potwór taki, słuchajcie, uhuhu. Ja naprawdę, słuchajcie, nie wiem, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakiś kiribili? No nie, jakie kiribili. Oj Boże, ja zapomniałem, jak on się nazywa, zapomniałem. Oh my god, ten, który się pojawił w Poppy Playtime, który zabrał mami Long Legs. Tak, 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 dawajcie piszcie w komentarzach, bo ja nie pamiętam. To jest... No to jest chyba prototyp. No? Tak, to chyba jest prototyp, słuchajcie. Piszcie w komentarzach, zobaczymy, kto jest najbardziej kumaty z moich widzów, kto jest najlepszy. No ale to chyba jest prototyp, słuchajcie. Fu, Boże, on jest tutaj okropny. Boże. Tak, czerwone oko. Jakieś tam elementy fioletowe. Mhm. Wow. Ale bardzo fajna postać wyszła mu, słuchajcie, no. Prototyp. Tak, kolejna postać. Ósemeczka. Co u nas tutaj będzie, słuchajcie? Hmm. To podobnie jest po prostu na taką muchę czy komara, który po prostu zżera krew ludzką, co nie? Nie wiem, na razie mi nic to... No, jeszcze garnitur, no na pewno. Na razie mi nic nie daje to. Ten garnitur? Mucha w garniturze? Co? Tak, tak, tak. Hmm. Więc jak myślicie, kto to w ogóle jest? Bo ja nie ogarniam. Dla mnie to na razie wygląda jak mucha. Piszcie w komentarzach, co wy myślicie. No tak. Czerwony kolor? Czyżby to był przyjaciel z tych, z kolorowych, co nie? Czerwony. To jest red? Nie wierzę. On jest na muchę podobny tutaj. Tak, to jest red. Piszcie w komentarzach, jeżeli zgadliście, że to jest on. Ale to było takie dosyć trudne, słuchajcie, no. To było po prostu podobne na jakąś muchę. Nie no, ale fajnie mu wyszło, słuchajcie. To trzeba najpierw 3D narysować na kompie, a potem, słuchajcie, zrobić to wow, bez komentarzy. Wow, jestem w szoku. Tak, a my lecimy z 7. I co u nas tutaj? Okej, okay, hagiwagi. Jakieś takie straszne zęby. Może to będzie jakieś kiribili na przykład? No na razie to jest hagiwagi, co nie? Tak, guzik. Co? Ej, ale hagiwagi nie ma takiego czegoś. No jest podobny na kiribili. Boże, co to mu... Co on mu przypina? Co? Ej, kto to w ogóle jest? Co to za taki hagiwagi? Pierwszy raz go widzę w ogóle. Miks z czymś, nie wiadomo czym. Zielony? Ano, piszcie w komentarzach, słuchajcie. Tutaj chyba ja już przegrałem, bo ja nie ogarniam. Nie no, piękna, piękna postać, tylko kto to?
niebieskie trochę oko. Wow. Ale ja i tak nie zgaduję, po prostu zielony Hagibagi, no pierwszy raz widzę. Wow, jest piękny, ale piszcie w komentarzach, jak on się nazywa dokładnie, jeżeli któryś z was w ogóle zna takie coś. No przerażający. Takie mocne, co nie? A my lecimy z szósteczką. Kto to ma być? Tak, ja na razie nie ogarniam. Tak, okej. Tak, to będzie jakaś postać z tych, z kolorowych chyba. Tylko jaka? Która tam siedzi, wiecie, sobie po prostu w podziemiu szuka. Nas w Robloxie na przykład. Kto to? Boże. Fioletowy? No jakoś on nie jest aż tak za bardzo podobny, ale piszcie w komentarzach, jak myślicie, bo ja nie wiem, czy ja mówię to już dobrze, czy nie, bo ten challenge się robi, słuchajcie, coraz trudniejszy. O, niebieski i fioletowy. Okej, więc oglądamy ten odcinek do końca, żeby zgadnąć wszystkich po prostu. Shrek? To jest jakiś Shrek i osioł X, no właśnie. To chyba oni. Tak, no to na pewno oni. Takie przerażające. Tak, lecimy dalej, czwóreczka. No tutaj jest Latwo, tylko jest on jakiś tutaj za ogromny. To chyba jest ten niebieski, najważniejszy, można tak powiedzieć, król z tych wszystkich kolorowych przyjaciół. Tylko on tutaj jest taki po silce, co nie? No widzicie, tak jest, tak jak mówiłem, to jest niebieski. Zaraz, jeżeli jeszcze mu zrobią złotą koronkę, wy też tam piszcie w komentarzach szybciej niż ja mówię. Tak będzie ciekawy, słuchajcie, będzie fajny taki challenge u nas. O, no super. Niebieskiego to można poznać szybko. Tylko on jest taki na Hulka podobny, co nie? Jak myślicie? Właśnie. Ale fajna postać też, nic nie powiem, jest super. A, my lecimy z trójką, słuchajcie, co tu jest? Co to ma być? Nie no, piękny. Tak, czyżby ja widzę Hagiwagi połączoną z Mami Long Legs? Co to za w ogóle robot? Tak, to jest Hagiwagi w stylu Kili Wili, bo on ma okropną paszczurę. Mami Long Legs też jest okropna. Tak, okej, to też jest straszna postać. Dosyć. I tutaj. Boże, jaki to. Co to w ogóle jest? Matko jedyna, nie, no fajnie, z plastelinem takie coś zrobić. Spójrzcie na to. Megaśnie. Tak, a my lecimy z dwójką. I Boże, co to jest w ogóle? Ja, słuchajcie, nie ogarniam, co to jest. Tak. Dwa różnych oka. Coś mi to przypomina. To jest podobny na stary zmarszczony ogórek, co nie? Który zaraz po prostu już trzeba wyrzucić i wszystko. Słuchajcie, naprawdę na ogórek jest podobny. I co to będzie? Nie no, serio? Może to naprawdę jest podobne na ogórek, ale to jest chyba zielony, co nie? Z kolorowych przyjaciół. Tak, to jest zielony z kolorowych przyjaciół. W ogóle wiecie, co będzie? Będę nagrywał takie filmiki. Od jutra zaczynam już na swoich dwóch kanalach oficjalnych, 6M, szukać kolorowych przyjaciół, słuchajcie, no w ukrytych kamerach, więc jeżeli też chcecie taki odcinek, piszcie w komentarzach i śledźcie moje odcinki codziennie, nie przegapiajcie żadnego. Super postać, myślę, zobaczcie, po prostu wow. Zielony, no straszny, ale super. I ostatnia na dzisiaj postać to jest Son. Chcę to zjeść, ja wiem, że tego nie można jeść, bo to jest plastelina, bo to wygląda jak słodki cake. Jak panakota taka, wiecie, coś w tym stylu. A co to za postać? Co to za...
No mi tylko jedną postać przypomina, ale po prostu takiej postaci nie mam. Co to za... Autobus Exe. No ale nie ma takiego czegoś. Oj, ja nie ogarniam, słuchajcie, ja nie ogarniam. Wow, to jest mega jaśne, ale... Wow. Piszcie w komentarzach, na kogo to jest podobne, bo ja do końca nie jestem pewien. Więc myślę, że ktoś z was po prostu wygrał i jest bardziej kumaty niż ja. Piękne, o Boże, patrzcie na to. O nie, człowiek. No a teraz, kochani, klikajcie na jeden z tych odcinków, bo one naprawdę są sztos. No a ja wam dziękuję bardzo, że byliście. Z wami był Maksim Szus. Zostawiajcie lajka i suba z dzwonkiem. Nie przegapiajcie żadnych odcinków. I wszystkim pa!